Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku, już czwartym podcastu wokół wideo. W tym odcinku chciałabym się zająć tematem związanym ze zlecaniem lub uczeniem się wideo, czyli tak naprawdę w co inwestować swój czas i swoje pieniądze. Chciałabym poświęcić ten podcast na to, żeby przyjrzeć się temu, czy uczenie technikaliów związanych z wideo jest opłacalne, czy może lepiej je zlecać. W tym odcinku podzielę się z Tobą moim doświadczeniem związanym z pracą freelancerki i mentorki wideo dla kobiet, które chcą same tworzyć własne wideo. Opowiem o mojej ścieżce, która doprowadziła mnie do profesjonalnego zajmowania się wideo, ale też podzielę się kulisami pracy z osobami, które same chcą tworzyć. Z tej strony Aneta, inaczej Młodzikowa, kobieta filmowiec z duszą dokumentalistki. Od wielu lat pomagam kobietom w pokazywaniu swojej działalności poprzez wyjątkowe wideo, które oddaje esencję ich pracy w autentyczny sposób. No to zaczynamy. Przede wszystkim na początku chciałabym Ci opowiedzieć troszeczkę o tym, jak wyglądała moja ścieżka do filmu, ponieważ to nie było tak, że ja od zawsze zajmowałam się filmem. Jako z wykształcenia filolog romański o specjalności tłumaczeniowej, przez ładnych parę lat zajmowałam się tworzeniem zarówno portalu internetowego o tematyce ekologicznej, który zupełnie odbiegał od mojej ścieżki zawodowej, ale też pracowałam, używając tego języka francuskiego, poprzez kojarzenie firm francuskich z firmami polskimi, ale o tym możecie sobie zobaczyć na moim profilu na LinkedInie, choć przyszedł taki moment w moim życiu, gdzie poprzedni profil skasowałam, stwierdziłam, od teraz jestem artystką i wszystkie moje kontakty biznesowe, no niestety ulotniły się, także budowałam to od nowa, ale tak naprawdę wiadomo, liczy się doświadczenie i to, co robimy. Zresztą moja nowa ścieżka zupełnie odbiega od tego, czym się zajmowałam wcześniej. A tak naprawdę właściwie od najmłodszych lat towarzyszyła mi fotografia. Gdzieś tam latałam sobie z małym plastikowym aparacikiem, później te aparaty były coraz bardziej zaawansowane. Mój brat też zajmował się fotografią i gdzieś tam pomagał mi rozumieć pewne tajniki techniczne. Natomiast w pewnym momencie, kiedy wyjechałam właśnie na studia do Francji, tam bardzo mocno wciągnęłam się w fotografię makro. Chodziłam też i po prostu robiłam zdjęcia wszystkiemu, co popadnie. Też jak wyjeżdżałam często za granicę w wakacje, to tam ten aparat mi towarzyszył i po prostu lubiłam przechadzać się z tym aparatem. Zresztą dopóki nie pojawiły się na świecie dzieci, praktycznie cały czas z tym aparatem gdzieś tam weekendami sobie chodziłam, robiłam zdjęcia i sprawiało mi to ogromną przyjemność. Później powolutku zaczęłam zastanawiać się nad tym, jak wykorzystać tą fotografię zawodowo, zwłaszcza kiedy już te dzieci pojawiły się na świecie i tak naprawdę chciałam znaleźć sobie zajęcie, które pozwalałoby mi na zajmowanie się tymi dziećmi, a jednocześnie na wykonywanie jakiejś pracy zawodowej. I tu zaczęły się moje poszukiwania, zaczęłam coraz bardziej tworzyć fotografię reportażową, używać jej właśnie do tego portalu, który w międzyczasie gdzieś tam usiłowałam wytworzyć, natomiast finalnie po prostu go zamknęłam, bo to nie była jednak moja ścieżka, ale idealnie wpisało się to w moje kolejne etapy zawodowe, ponieważ próbując różnych aspektów fotografii, zarówno reportażowej, jak i produktowej, którą uwielbiałam. Uwielbiałam robić kadry lifestyle'owe do właśnie produktów różnych, naturalnych przede wszystkim. Później jeszcze w międzyczasie gdzieś tam przychodziła do mnie fotografia wnętrz i fotografia biznesowa. I też ten aparat bardzo dużo towarzyszył mi prywatnie podczas różnych spotkań z przyjaciółmi. W międzyczasie ten sprzęt już miałam na tyle dobry, że mogłam te zdjęcia robić lepsze i w różnych warunkach, także to jeszcze nie były czasy, słuchaj, tego właśnie cykania fotek wszędzie i w każdym momencie, jak japoński turysta smartfonem, tak? To jeszcze były czasy, kiedy te smartfony naprawdę robiły kiepskie zdjęcia, w ogóle smartfony przyszły w takiej formie, jaka jest teraz dość niedawno. My sobie już nie pamiętamy w większości tych czasów, w sensie jakby tak długo są już z nami te smartfony i tak bardzo zdominowały życie, że praktycznie nie wyobrażamy sobie, jak to było wcześniej. Natomiast naprawdę wcześniej te smartfony robiły bardzo kiepskie
zdjęcia i no jednak aparat miał tu o wiele większą wydajność i o wiele większą jakość. To właśnie łączenie fotografii prywatnej i zawodowej następnie przerodziło się w robienie filmów. Kiedy upgrade'owaliśmy nasz aparat z mężem do już lepszego, który nagrywał wideo, nagle po prostu otworzył się przede mną świat nieograniczonych możliwości. A tu wideo stało się tym czymś, co pomagało uchwycić dźwięk, ruch, moment w takim większej intensywności, kiedy jeszcze można było dodać do tego muzykę, zmontować z tego jakiś film, no to po prostu zakochałam się, wpadłam w to i absolutnie chciałam to robić. Także to na pewno była dziedzina, która była bardzo wciągająca dla mnie, aczkolwiek bardziej wymagająca i trudniejsza pod kątem technicznym, dlatego też tutaj no, jakoś musiałam się tego nauczyć. Natomiast no, prowadziła mnie ciekawość, prowadziła mnie kreatywność i tutaj zaczęłam tworzyć po prostu oprócz tych prywatnych filmów, gdzieś tam latając za moimi dziećmi, zaczęłam też tworzyć filmy w ramach wymiany dla znajomych, których już znałam wcześniej właśnie z tego swojego biznesu portalowego, których gdzieś tam poznawałam właśnie starając się rozwijać. To były też początki mojego takiego mocnego rozwoju osobistego, gdzie po prostu łykałam wszystko jak gąska i różne warsztaty różnych ludzi poznawałam. I tak też postanowiłam połączyć przyjemne z pożytecznym, to znaczy zaczęłam po prostu umawiać się ze znajomymi, że będę im robić film z warsztatu w zamian za uczestnictwo. I to było super, bo naprawdę mogłam się ogromnie dużo nauczyć, nie było jakichś strasznych oczekiwań wobec tych filmów, które tworzyłam. Nie było stresu związanego z tym, że ktoś mi za to płaci, a ja muszę dostarczyć jakąś super jakość. I wszystkie jakieś techniczne wyzwania, które się pojawiały, mogłam spokojnie sobie polepszać, mogłam się uczyć nowych rzeczy bez tego ciśnienia nade mną, że to już jest prawdziwe zlecenie. Natomiast w pewnym momencie zaczęły się pojawiać profesjonalne zlecenia, okazało się, że mi to dobrze wychodzi, że ludziom się podoba to, co robię. Od jednego do drugiego przychodzili do mnie już prawdziwi klienci, którzy chcieli już swoje profesjonalne wideo. Też jakby to jeszcze nie był czas, kiedy tak wiele osób zajmowało się wideo. Natomiast kiedy pojawiły się pierwsze profesjonalne zlecenia, no to wtedy też postanowiłam otworzyć działalność. A tu zrobiłam swoje pierwsze większe zakupy sprzętowe, aczkolwiek to pierwsze dofinansowanie na działalność, które wynosiło około 20 tysięcy 6 lat temu, no to było tak naprawdę kropla w morzu. Mi się wydawało to ogromną sumą, którą mogę wydać nie wiadomo na co. Natomiast tak naprawdę no, zaopatrzyłam się w podstawowy sprzęt, który dostarczał w miarę możliwą jakość. I tak się też zaczęła moja ścieżka wiecznego inwestowania. Ten mój biznes też no, nie tak bardzo był dochodowy z uwagi na to, że ciągle pojawiały się nowe potrzeby, nowe sprzęty, które chciałam używać i no, cały zysk pochłaniały koszty. I tak oto wpadłam w dość długi cykl inwestowania w sprzęt całego zarobionego dorobku. No ale opłacało się, bo rzeczywiście każda kolejna realizacja była lepsza jakościowo i mogłam coraz lepiej dopasować się z jakością, której oczekiwali klienci w stosunku do tego, jakie miałam możliwości. Także ta potrzeba polepszania ciągłego jakości też wiązała się z ciągłą nauką. Jednak dziedzina filmowa jest o wiele bardziej skomplikowana niż fotograficzna i tutaj oprócz dobrego aparatu i dobrego obiektywu pojawiają się kolejne elementy związane z dźwiękiem, z światłem, edycją, montażem, także tutaj naprawdę wiele musiałam się nauczyć, żeby osiągnąć taką jakość, która w tym momencie jest dla mnie i dla moich klientek zadowalająca. Oczywiście nie spoczęłam na laurach, w międzyczasie też bardzo wiele energii poświęciłam na rozwój osobisty po to, żeby móc dobrze pracować z człowiekiem, z kobietami, które stają przed moją kamerą, bo wiem, jak istotny jest aspekt
tego, żeby w ogóle ośmielić się mówić do kamery. Bardzo wiele osób mi mówi, to coś na mnie patrzy, ciężko się mówi, wstydzę się, boję się tego. Oczywiście nie robiłam tego świadomie, tak? Gdzieś tam na tej ścieżce rozwoju osobistego byłam głównie dla siebie i dla mojej rodziny, dla moich dzieci, żeby po prostu lepiej żyć z innymi ludźmi. Natomiast mimo wszystko no to wpłynęło też na to, że po prostu lepiej mi się pracuje z moimi klientkami, więc ten rozwój jest wielotorowy. I tutaj to jest zarówno ten rozwój osobisty, jak i też rozwój techniczny, czyli właśnie związany z tak zwaną operatorką, czyli wszystko, co jest związane z sprzętem i kadrem, dźwiękiem. Czyli to jest nie tylko kwestia tego, żeby po prostu był dobry mikrofon, tak? Tylko jak te dźwięki się zbiera, jak pokonać różne techniczne rzeczy, które wychodzą w trakcie nagrań, bo jednak środowisko dokumentalne jest bardzo zmienne i tutaj pojawiają się rzeczy, które czasami mnie zaskakują, jak na przykład interferencje dźwiękowe związane z tym, że jak nagrywam w kamienicy, to zaczynają mi przerywać mikrofony. To są rzeczy, które naprawdę czasami wychodzą po prostu w trakcie nagrania i dlatego zabezpieczam się zawsze backupem sprzętowym, czyli mam jakiś drugi sprzęt ze sobą, co wiąże się też z coraz bardziej powiększającymi się torbami, a z drugiej strony staram się być bardziej mobilna. Więc tutaj gdzieś tam wszystko ze sobą się łączy pod kątem znajdowania złotego środka. Więc na pewno, żeby nauczyć się dobrze filmować, żeby te filmy, nie tylko wideo, były dobrej jakości, to naprawdę potrzeba ładnych paru lat, kilku tysięcy godzin co najmniej, żeby osiągnąć taki poziom, którym jesteś w stanie przewidzieć większość możliwych sytuacji, które wpłyną na to, że to nagranie może się powieść albo nie. Z drugiej strony, żeby móc samodzielnie nagrywać, obecnie jest to naprawdę proste, bo kiedy ja zaczynałam, te smartfony, tak jak już wspomniałam, były jakąś pieśnią przyszłości, a w tym momencie praktycznie każdy posiada w swojej kieszeni sprzęt, który nagrywa dobrej jakości wideo, zarówno pod kątem wizualnym, jak i dźwiękowym. Wiadomo, nie radzi sobie w każdych sytuacjach, typu mocne światło, słabe światło, zakłócenia dźwiękowe itd. Natomiast dla takich podstawowych zastosowań, w których po prostu chcemy nagrać tak zwaną gadaną rolkę czy gadane wideo do YouTube'a, to jest to wystarczające. Z drugiej strony też zlecanie wideo jest kosztogenne, czasochłonne. Tu już jest naprawdę to coś, co wymaga dużej ilości zaangażowania czasu i pieniędzy. Natomiast w obecnych czasach do promowania biznesu potrzeba naprawdę generować duże ilości treści, a zwłaszcza wideo jest tutaj szybkim, mocnym, efektywnym środkiem do tego, żeby przekazywać te potrzebne treści, które mają zachęcić naszych odbiorców do stania się naszymi klientami. Oczywiście jest wiele ścieżek, tak, ale wideo jest tym takim medium, które naprawdę bardzo mocno oddziałowuje. Więc no, też nie będzie tak, że jak zainwestujecie w jeden film, to już wszyscy będą do Was walić drzwiami i oknami. Także musimy rozdzielić te wideo kontentowe, a wideo wizerunkowe. Czyli wideo kontentowe to takie, które można tworzyć szybko, do których nie potrzeba dużych nakładów pracy. Jeśli chodzi o sprzęt, nie potrzeba dużo sprzętu do tego, tak? Może być sam telefon i mamy już content. Natomiast jeśli chodzi o wideo wizerunkowe, takie, które zawieszamy sobie na stronie, które jest reklamą, która gdzieś tam się mieli w social mediach, to jednak są to wideo, które już samodzielnie zazwyczaj nie nagrywamy. Poza tym samodzielne nagrywanie jest proste, tak? Jest prostsze niż zlecanie filmu, bo możemy to zrobić w każdym dowolnym momencie, kiedy mamy na to przestrzeń, dzieci wyszły z domu, my decydujemy o tym, w którym czasie, kiedy nagramy i możemy to zrobić w dowolnym momencie, natomiast zlecanie filmu już wiąże się z wcześniejszymi ustaleniami, konkretnym dniem, drugą osobą zaangażowaną, więc tutaj na pewno no, nie mamy takiej swobody.
No i wiadomo, te koszty są większe i samodzielne nagrywanie też pozwala nam na to, żebyśmy trenowały przed tą kamerą, bo jednak to nie jest tak, że ktoś zrobi, operator, osoba, która was nagrywa, zrobi za was robotę związaną z waszym wizerunkiem. To znaczy, no nie przełamie pewnych schematów, które macie w głowie, kiedy siadacie pierwszy raz przed tą kamerą, więc naprawdę warto trenować poprzez właśnie nagrywanie siebie i puszczanie tego do swoich kanałów po troszeczku. To jest wszystko kwestia jakiegoś tam też schematycznego działania, to znaczy, że ustalamy sobie, że będziemy nagrywać przez jakiś czas jakąś formę wideo i wtedy dopiero sprawdzamy, czy to dla nas działa, czy nie. Na przykład, nie wiem, przez 3 miesiące publikujecie sobie filmy na YouTubie albo rolki i patrzycie, czy to jest aż takie straszne dla was, nie? Czy gdzieś ta bariera stresu nie łagodnieje. A ja natomiast też pomagam w takim treningu, a to jest przede wszystkim kobieca grupa wideo, o której więcej przeczytasz na młodzikowa.com/wideoedu i tam zobaczysz też, jak to działa. Przede wszystkim otrzymujesz 3 lekcje Video Basics, które jakby pokazują ci te podstawy związane z tworzeniem wideo, a jednocześnie później możesz trenować w zamkniętej grupie, w przyjaznym otoczeniu, gdzie nie musisz od razu mierzyć się z tym, że wystawiasz się na ocenę osób zewnętrznych, takie, które cię nie za dobrze znają, będą cię oceniać pod kątem wizerunkowym twojej marki. Także zachęcam też do zapoznania się z tą opcją. I jeszcze odnośnie samodzielnego nagrywania, a właściwie później montażu, to też tutaj naprawdę jest wiele darmowych opcji montowania, chociażby na telefonie. Ja na programach, które pracuję, są odpłatne, one zawierają o wiele więcej możliwości, oczywiście montowania wielu ścieżek, nakładania efektów, edycji kolorystycznej, zaawansowanej, wszystkich efektów, które są niedostępne w aplikacjach internetowych czy tam darmowych programach. Także tutaj to zaawansowanie samodzielnego wideo będzie o wiele mniejsze niż tego profesjonalnie zrobionego. Reasumując, patrząc przez pryzmat ścieżki, temat wideo i filmu ma wiele odnóg i kiedy zaczynamy się uczyć i nas to wciągnie, to możemy odejść od głównego zajęcia, które przynosi nam dochód. Ja tak miałam, no jakby zamieniłam po prostu swoją pasję w pracę. Warto znać podstawy, żeby ze swobodą pokazywać się przed kamerą i mieć świadomość jakości, ale jeśli chcemy mieć choć jedno albo kilka porządnych wideo wizerunkowych, to warto zlecić to komuś, kto się zajmie tym profesjonalnie i skupić się na esencji, czyli na tym, jak mówisz, co mówisz, jak wyglądasz, jak się czujesz przed tą kamerą, bo to później procentuje w pewności siebie i w tym, że przyciągasz do siebie ludzi, którzy zaczynają ci ufać i płacą ci po prostu za twoje usługi. Mnie samej często było trudno działać w pojedynkę, patrząc na to, ile jest aspektów związanych z tworzeniem wideo. Jednak jak wszędzie trzeba znaleźć złoty środek, optymalizowanie kosztów i ludzi na planie, bo tego wymaga specyfika mojej pracy z kobietami. Dlatego właśnie tak jak wspomniałam, jeśli chciałabyś potrenować tworzenie własnych wideo i publikowania ich w zamkniętej grupie, to zapraszam Cię do kobiecej grupy wideo na młodzikowa.com/wideoedu. A jeśli czujesz, że potrzebujesz już profesjonalnego wideo, to wejdź na młodzikowa.com/wideopro. Tam zobaczysz moje przykładowe realizacje i możesz zapisać się na bezpłatną 30-minutową rozmowę o Twoim pomyśle, bo ja wiem, że to jest zawsze potrzebne, żeby omówić ten swój pomysł, zobaczyć z perspektywy osoby, która już wykonywała wiele takich zleceń, czy to ma sens, jak to będzie wyglądać kosztowo i tak dalej, więc naprawdę zachęcam, jeśli potrzebujesz przegadać swój pomysł. I co? Dziękuję Ci, że zostałaś ze mną do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to zachęcam Cię do subskrybowania kanału na platformie, na której go słuchasz. I już niebawem pojawią się tu kolejne odcinki związane z tematem wideo. Do usłyszenia!